Sponsorem programu jest Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzależnień Wolmed. Dzień dobry Państwu, witam na portalu radomsko24.pl. Doktor nauk medycznych Sławomir Adam Wolniak dzisiaj jest Państwa i moim gościem, specjalista, psychiatra, prezes Wolmed. Witam serdecznie, Panie Prezesie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. I rok 2023, Panie Prezesie, to taki chyba czas znaczący, bo jakby nie było, jak dokładnie policzyłem, to klinika Wolmed kończy 20 lat. Tak, Hubertusa, świętomyśliwych. Mamy rocznicę 20-lecie otwarcia kliniki Wolmed w Dubiu, bo poradnia w Bełchatowie była rok wcześniej powołana. Natomiast oddziały psychiatryczny, psychosomatyczny, terapii uzależnień, detoksykacyjny, zaburzeń nerwicowych były otwierane właśnie stopniowo od 2003 roku, czyli 20 lat temu. Czyli możemy powiedzieć, że przez cały czas trwa taki rozwój. Tak, tym bardziej, że poszliśmy ostatnio jeszcze w rozwój tych problemów, które są najbardziej istotne teraz dla społeczeństwa, czyli psychiatrii dzieci i młodzieży, psychologii właśnie, ponieważ jest duży problem z dziećmi. Według badań, teraz na 180 tysiącach dzieci i młodzieży stwierdzono, że około 9% dzieci w ciągu roku ostatniego miało próby samobójcze. 16% miało samookaleczenia. Natomiast 43% ma zaburzenia odżywiania. 26% boryka się z depresją. Jest to bardzo problem nurtujący całe społeczeństwo polskie. Klinika Wolmed otworzyła stopniowo właśnie poradnie też i w Radomsku, w Bełchatowie, w Pajęcznie, w Łasku, w Wieluniu, a ostatnio w tym roku otworzyliśmy poradnie w Zduńskiej Woli. I wydaje mi się, że chyba nie pomylę się, jeżeli powiem, że jeżeli taka klinika się nie rozwija, to pewnie stąd by się cofała, prawda? Jeżeli chodzi o te wszystkie świadczenia, które proponujecie, które możecie zaoferować. Tak, oczywiście trzeba ciągle z duchem czasu, to co dotyczy społeczeństwa, mamy przekrój, że coraz są trudniejsze przypadki. Nie ma tak jak dawniej, że tylko osoby uzależnione od alkoholu, to była podstawowa grupa pacjentów na przykład, czysta depresja. Teraz bardzo dużo jest młodzieży, która oprócz zaburzeń osobowości ma uzależnienia. Grupa bardzo duża też dzieci, którzy przeżywają trudności szkolne, którzy mają fobię, bóle brzucha właśnie, dolegliwości związane z rozstaniem rodziców, rozwody, kryzys rodziny można powiedzieć, dużo związków małżeńskich się rozpada, najbardziej cierpią na tym dzieci. No bo chyba, wejdę Panu w zdanie, chyba trudniejszym pacjentem do zdiagnozowania jest chyba dziecko niż dorosły. Tak, są różne inne kliniczne objawy depresji. Nie tak jak tylko sam smutek, czy obniżony nastrój, czy chociażby zmęczenie, tutaj jest rozdrażnienie, tutaj są ta maska somatyczna, tutaj są też i samookaleczenia i nawet popełnianie pewnych przestępstw. I to też wynika z pewnych form nieradzenia sobie. Także pacjent młody, młodociany, dziecko wymaga większego wysiłku terapeutycznego. Dlatego my mamy taki pierwszy poziom referencyjny. To jest leczenie na Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjent nic nie płaci. To polega na tym, że mamy terapeutów środowiskowych, którzy idą do szkół, idą w środowisko, zbierają wywiady, czy są takie dzieci, czy mówią o takich problemach w szkołach. Nauczyciele zgłaszają te dzieci do terapeutów środowiskowych, one przeprowadzają wywiad
zarówno z dziećmi, jak i z rodzicami tych dzieci, bo to jest bardzo istotne, żeby zebrać dokładny wywiad, żeby umieć pomóc. Czasami są też nadużycia ze strony rodziców, chociażby jakieś katowanie, bicie, co słyszymy ostatnio, że te dzieci sobie nie radzą, czy nawet wykorzystanie seksualne. Dlatego ważne jest, żeby porównać słowa dziecka i słowa rodzica, co na ten temat mówi. Nie wiem, czy pan się zgodzi ze mną, ale osób, które ten problem nie dotyka, na przykład rodziców dzieci, których ten problem nie dotyka, to też padają takie stwierdzenia, jak dziecko może mieć depresję, jak dziecko może mieć jakąś chorobę, skoro mu niczego nie brakuje, wszystko ma, co tylko dusza zapragnie i ktoś mówi, że on ma depresję. No przede wszystkim to jest teraz to, że dzieci bardzo często mają wszystko, a nie mają ciepła rodzicielskiego. Bardzo często tutaj jest ucieczka w smartfony, ucieczka w świat wirtualny, ponieważ często rodzice biorą kredyty, żeby zapewnić dziecku jak najlepszy start życiowy, żeby mieli dobre wykształcenie, żeby mieli warunki ekonomiczne. A brakuje rozmowy, brakuje zwykłego takiego wsparcia duchowego. Są coraz wyższe wymagania, coraz więcej jest taka walka szczurów między dziećmi, coraz więcej dzieci chodzi na korepetycje. Albo rodzice zaspokajają własne niespełnione oczekiwania, marzenia. I teraz chcą, żeby dzieci nadgoniły to wszystko, co oni nie mogli zrobić. A gdy zgłasza się rodzic z dzieckiem, i gdy pada to ta diagnoza taka, że faktycznie dziecko ma depresję, czy rodzic to przyjmuje, czy jest w taki sposób, no, że faktycznie musi w tym momencie pomóc, czy jest zupełnie bardzo zdziwiony, że jak to jego dziecko, które ma wszystko w domu, któremu nic nie brakuje, naraz okazuje się, że on ma depresję, bierze tą odpowiedzialność, winę na siebie? To zależy, z jakimi rodzicami mamy do czynienia. Mam przypadki, że to w klinice dziewczynka 19 lat, która przez 3 lata była, można powiedzieć, bita wręcz przez matkę, że udaje, że jej coś jest, że nie chce się uczyć, że jest zmęczona, że dużo śpi, a ona cierpiała z powodu depresji. Dopiero gdy miała próbę samobójczą i trafiła do szpitala, dopiero matka się zmieniła o 180 stopni i zaczęła widzieć problem. Teraz by wszystko oddała, żeby to dziecko było normalne. Jeżeli taki młody człowiek idzie na terapię do państwa kliniki, do pana kliniki, czy również w takiej terapii jest poddany rodzic również, musi w tym uczestniczyć, żeby to było jakieś takie obopólne współdziałanie? To znaczy w naszej klinice w Dubiu no przede wszystkim są pacjenci, to są już pacjenci dorośli, którzy mają 18 lat i więcej. Natomiast w poradni dla dzieci i młodzieży, ich rodzin, wtedy jest to terapia skojarzona. Wtedy zarówno dziecko, jak i rodzice są poddawani takim sesjom terapii rodzinnej. Klinika 20 lat ma. Na przestrzeni tych 20 lat wiemy, jaki jest duży skok cywilizacyjny rozwoju. Czy ilość pacjentów wzrasta, czy maleje? Bo niestety, tak naprawdę powinniśmy powiedzieć, że powinno być ich coraz mniej, bo coraz lepiej nam się żyje, ale jest chyba odwrotnie. Niestety, coraz więcej z pacjentów. Przez klinikę w Dubiu przeszło już ponad 20 kilka tysięcy pacjentów. Są to pacjenci, jak już wspomniałem, zarówno i z uzależnieniami od alkoholu, mieszanymi, od narkotyków, od hazardu, bo też prowadzimy takie grupy hazardowe bezpłatnie z programu ministerialnego, jak również depresje, nerwice, schizofrenia, także tych chorób jest coraz więcej. Można powiedzieć, że dawniej mówiło się o 6-8% depresji wśród dzieci, teraz już ich jest nawet do 26%, czyli to jest to bardzo dużo tutaj niestety zrobiła pandemia, izolacja społeczna, że dzieci nie wychodziły, nauczanie zdalne, teraz mają trudności z nauką, mają zaległości, stresują się, mają dodatkowe wymagania, nie mogą im sprostać i to się nakręca takie błędne koło.
Jak to wygląda w praktyce, jeżeli osoba uzależniona, czy ona faktycznie w pewnym momencie, dużo jest takich przypadków, że u niej zapala się ta lampka pomarańczowa, dochodzi do wniosku, mam problem, nie wiem, z hazardem, mam problem z alkoholem i sama puka do państwa przychodni i prosi o pomoc, że czy to jest właśnie działanie zawsze tej trzeciej osoby, drugiej? Najczęściej jest to działanie tej osoby drugiej czy trzeciej, natomiast zdarzają się pojedyncze przypadki, kilka procent, że ludzie sami mają już dość picia, natomiast widzą, że coś się dzieje złego ze stanem zdrowia, marskość wątroby, nadciśnienie czy udary i wtedy decydują się na leczenie. To już czy zabrane prawo jazdy, na przykład, to już jest wtedy taka lampka zapalna, że coś się niestety dzieje. Ludzie z wyższym wykształceniem, może szybciej nawet, czy średnim, niż ludzie z podstawowym dochodzą do tego wniosku. Dużo jest takich przypadków wśród pacjentów, że na przykład po 5-6 latach, czy po 2 latach z powrotem patrzy pan na twarz, mówi, znów się pojawił problem, jest pan z powrotem? No niestety to nie jest wyleczenie, tylko uleczenie. Trzeba być ciągle czujnym w procesie terapeutycznym. Jeśli pacjent przejdzie ten program najpierw 4-tygodniowej terapii, później roku, półtora roku w terapii. To jest zaleczenie? To jest zaleczenie. Mhm. To jest uleczenie, nie wyleczenie. Alkoholikiem się jest już do końca życia. Tak jak chory na depresję też jest uleczony, a nie wyleczony. Każdy niesprzyjający jakiś zdarzenie jakieś niesprzyjające w życiu może wywołać nawrót choroby. A niech pan powie mi z własnego doświadczenia, jak ma pan kontakt z pacjentami, bo ktoś mówi, no on nie pije 3-4 lata, nic się nie stanie, jak na imprezie, nie wiem, urodzinowo-weselnej czy imieninowej wypije jeden kieliszek, przecież on w nałóg z powrotem nie wpadnie. No to niestety, powiem panu z własnego doświadczenia, jak pacjenci opowiadają, jak była kampania chociażby o piwie bezalkoholowym. I pacjenci, którzy po 10, 20, 25 lat nie pili, zaczęli pić to piwo bezalkoholowe, przypomnieli sobie ten sam odruch, na przykład biesiadowania, picia alkoholu, to nie był alkohol, ale piwo, też ten zapach, ci sami... I sięgnęli po procentowe i zaczęli pić. Po prostu... Jak jest jakiś procent alkoholu, jest pobudzana. No dobrze, ale to jest, mówi pan, piwo bezalkoholowe, to nie powinno dobrze, mieć. Dobrze, nie? Ale sam mechanizm biesiadowania odżywa to wszystko w mózgu. Nalewanie z butelki tak, do kufla. Te same jak gdyby ruty, te wszystkie sposoby, które wcześniej były, rytuał jakiś biesiadowania przypomina się. Podobnie jak wypicie na przykład 50 czy 100 wódki powoduje powstawanie i produkcja nadmiernej ilości dehydrogenazy, która ona rozkłada alkohol do aldehydu octowego w wątrobie i ona chce ciągle trawić ten alkohol, a jak go nie ma, to ludzie mają głody, żeby jeszcze wypić więcej, bo wtedy ten enzym po prostu pobudza, wydziela się, jeśli jest pierwsza dawka wypitego alkoholu. Młodych ludzi, którzy sięgają po alkohol w obecnych czasach jest więcej niż gdy rozpoczynaliście swoją pracę? Tak, to znacznie więcej. Szczególnie panu powiem, w jakim że... wieku już sięgają? No młodzi, 13, 15, 17 lat, 16. Bardzo duża grupa jest osób, którzy rozpili się w trakcie pandemii. Jest to młodzi ludzie, którzy na przykład pracowali zdalnie, wtedy nie byli kontrolowani i mam młodych ludzi, którzy przez rok uzależnili się, ciągle pijąc codziennie piwo czy wino. Czyli no nie wiem, jak tą rozmowę dzisiaj zakończyć, ale chyba dobrze nie jest, ale to wszystko zależy chyba od nas samych, prawda? No ja panu powiem, że przede wszystkim potencjał jest w każdym człowieku. Bo ja daję każdemu pacjentowi to samo. Jedni zdrowieją, wychodzą i więcej nie sięgają po ten alkohol. Ich jest około 35-40%. Jeśli biorą leki, to jest dodatkowo jakieś 20%, to można powiedzieć w granicach 50%, 60% ma korzyści z tej terapii.
10% ogranicza picie, czyli można powiedzieć, że ze 100% ludzi, którzy podchodzą do terapii, 70% ma korzyści z tej terapii, a 30% pije dalej. I tak się zastanawiam, proszę powiedzieć, jest ta satysfakcja, jeżeli ktoś po 5-6 latach tak sobie przejeżdża ko pana kliniki, zajrzy tak, i powie dzień dobry, panie doktorze. Przyjeżdżają, zdarza się tak, że pacjenci przyjeżdżają, mówią, że tutaj się dobrze działo, wspominają te chwile bardzo dobrze, przychodzą przywitać się, podziękować. Ale to tu nie mogą już wnieść. Możemy tylko sobie pogratulować i życzyć zdrowia. To jest większy procent takich ludzi, którzy sobie poradzili, bo to jest walka z samym sobą, prawda? Nie prowadzę statystyki, ale cieszy mnie to, że są ludzie, którzy od samego początku istnienia kliniki nie piją i przychodzą na klub AA, który też jest w naszej klinice, z powrotem na czas pandemii był zawieszony, teraz z powrotem wraca i jest gro osób, którzy przyjeżdżają i są trzeźwymi alkoholikami. Miałem już kończyć tą rozmowę, ale jeszcze mi się nasunęło jedno pytanie, panie doktorze, bo przez cały czas, jeżeli mówimy o chorobie alkoholowej, to przed oczami mamy mężczyznę, a to niestety jest problem, który zaczyna, nie wiem czy dobrze powiem teraz, dotykać o wiele więcej, większy procent kobiet, czy nie? Powiem panu, że kobiety bardzo długo tak anonimowo piją. Nikt nie wie o tym ich piciu. Są takie trzy piki picia u kobiet. Mhm. Nas takie dziewczyny młode, nastolatki, które dopiero wchodzą, studentki w życie. Drugi etap, 30-40 lat, gdzie to jest kadra menadżerska, kierownicza, która są szczególnie samotne dziewczyny, które spełniają się zawodowo, ale nie mają mężczyzn, na przykład stan finansowy bardzo dobry, jakoś ten trzeba odreagować te stresy, zaczynają pić. I później syndrom pustego gniazda, gdzie dzieci wyfrunęły, matki zostają same, przechodzą często na jakieś emerytury. Czyli co, kobiety bardziej się kamuflują? Tak bym tak, to określił? Bardziej, że tak powiem, no bo w ogóle społeczeństwo nie toleruje picia u kobiet, u mężczyzn bardziej jest to tolerowane, a kobieta, która pije, jest napiętowana. Powiem panu taką ciekawostkę, że na 10 mężczyzn uzależnionych zostawia mężczyznę 1-2 kobiety, a na 10 kobiet uzależnionych od alkoholu tylko 2 mężczyzn zostaje, 1-2 mężczyzn zostaje z tymi kobietami, a 8 odchodzi od nich. To o czymś to jednak świadczy. Miejmy nadzieję, że tak zanim sięgniemy po kolejny kieliszek, bo nigdy nie wiadomo, kiedy będzie właśnie ta granica przekroczona. Kiedy będzie ta granica przekroczona. Najpierw pije się towarzysko, najpierw pije się weekendowo, a później zaczyna się pić coraz częściej, ciągami, no i później te ciągi stają się coraz dłuższe, dochodzi do delirium, a później do śmierci. Dziękuję panu bardzo za przybycie, za rozmowę. Doktor nauk medycznych Sławomir Adam Wolniak, specjalista, psychiatra, prezes Wolmed spółki, był dzisiaj gościem państwa i moim na portalu Radomsko24. Dziękuję za przybycie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Państwu dziękuję również za uwagę. Do usłyszenia. Sponsorem programu jest Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzależnień Wolmed.